Dobra, dzisiaj taki filmik o kamerce sportowej SJ-CAM 4000 bez Wi-Fi. Jest po zaktualizowaniu firmware'u. Pojawił się polski język i nowe opcje. Nagrywanie, co Wam zaraz pokażę. Przejrzymy sobie na szybko opcje, jakie są w tym firmware'ze. Kamerkę kupiłem po to, żeby ją zmodyfikować do nagrywania pod obiektywem do mikroskopu. Potem zobaczymy na innych filmikach, jak to wyjdzie. Rozdzielczość. Mamy takie rozdzielczości. Full HD 1920 na 1080, pewnie w 30 klatkach. Doszła nowa rozdzielczość 720p w 60 fipsach i 720p w 30 fipsach. 60 fipsów doszło. Rozdzielczości mamy. Takie, czyli Full HD 30 fipsów i 720p 60 fipsów. Nie omieszkam się tego przetestować. Idziemy sobie teraz dalej do menu. Czy wyszłam? A nie, dobra. Kamerka oczywiście posiada wyjście HDMI. Nagrywanie ciągłe. Mamy takie opcje. Nagrywanie ciągłe, ja sobie to wyłączę. To mi niepotrzebne. HDR. Wyłączone i włączone. Wykrywanie ruchu. Wyłączone. Włączone. Dźwięk. Włączony. Ale jest głośnik odpięty, także nic nie będzie słychać. Datownik, nagrywanie. Nagrywanie pojedynczy. 5 sekund, 10, 20 sekund. Czyli pewnie, nie wiem, będzie pliki dzieliło na 5 sekund, 10 i tak dalej. Rozmiar obrazu. 12 megapikseli. 10. O, ile? 8, 5. 3. 12 megapikseli jest tutaj jakość dobra, minimalna, niska. Ostrość normalna, mocna i delikatna. Balans bieli. Auto, światło dzienne, zachmurzenie, wall farm. Fluorescencyjny. Wolfram to chyba już żarówka. ISO mamy do wyboru. Auto 100, 200, 400. ISO. Ekspozycję mamy 1, 3, 2, 1, 0, 5, 3, 2, 0, 2 plus 5, 3, 1. I taką mamy ekspozycję. Wykrywanie twarzy. Wyłączone. Stabilizacja obrazu. Wyłączona i włączona. Podgląd, datownik, język. Jakie są języki? No doszedł polski, super. Angielski, polski. Oczywiście polski sobie wybierzemy. Nadętają automatyczne włączanie, dźwięk, jasność ekranu, częstotliwość 50-60 Hz. Obróć. Możemy nawet obraz obrócić. Super. Taki flip. Care mode. Nie wiem, o co chodzi z care mode. Czy będzie wykrywała, że samochód ruszył i nagrywa automatycznie? Nie wiem. Licencja, numer set, tego to nie wiem, co to jest. Usuń format, ustawienia fabryczne i wersja firmware'u jest 2014-0616 V01. Nie wiem, czy to jest najnowsza, ale miałem problem, bo wgrywałem
różne firmware'y i był efekt białego ekranu. Zresztą można obejrzeć filmiki, że na YouTubie, jak są pokazane, że jak się wgra zły firmware na kartę, to biały ekran wyskakuje. I trzeba idealnie do tej płyty dobrać firmware i wtedy wszystko działa z powrotem elegancko. To taka informacja na przyszłość. No i co? I to by było tyle. Szybki przegląd menu. Kamerka kupiona na OLX-ie, notabene uszkodzona, z uszkodzoną matrycą, że jest plamka. Była grzebana płyta jak cholera, gniazdo USB, dwa elementy uszkodzone były, które poprawiłem. Wlutowałem nową cewkę i kamerka teraz chodzi. Co najlepsze, po wgraniu tego firmware'u teraz nie mam problemu z blokowaniem się ekranu w trybie 720p. Po podpięciu do laptopa jako kamerka internetowa. Na starym firmware'ze obraz się zacinał. Na tym firmware'ze wszystko chodzi elegancko. Także warto robić upgrade'y firmware'u, jeżeli mam jakiś sprzęcik, bo zawsze coś tam poprawią i dodadzą. Tak jak na przykład teraz 720p. To by było na tyle, kończę i wrzucam to na YouTube'a.